to ci nie wypinę się tak, jak babkę chcesz walić. Szanowni Państwo, kochani moi, najmłodsi, dzieciaczki, które was kocham z całego serca, z całej duszy. Wiem, że dużo oglądalności jest. Chcecie znowu bajeczkę? Na dobranoc, na pewno ode mnie. Macie, kochani moi, ja wam nie będę żałować. I którą chcecie bajkę? Wybierajcie sobie, mówcie, piszcie do mnie. Listy, wszystko, a będę odpisywać do was. Bo ja sobie pomyślałem, że teraz wybiorę bajkę Bambo. Murzynek Bambo w Afryce mieszka, czarno ma skórę, ten nasz koleżka. Uczy się pilnie przez całe ranki ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki. A gdy do domu ze szkoły wraca, psoci figluje, to jego praca. Aż mama krzyczy, Bambo łobuzie, Bambo czarną nadyma buzię. Mama powiada, nie pij, napij się mleka, a on na drzewo, na mnie ucieka. Mamie ucieka. Mama powiada, chodź do kąpieli, a on się boi, że się wybieli. Lecz mama kocha swojego synka, bo dobry chłopak z tego murzynka. Szkoda, że Bambo czarny wesoły nie chodzi razem z nami do szkoły. Którą jeszcze, kochani, chcecie? Możecie wybrać sobie. Jeszcze tak pomyślałem sobie, jeszcze no bajeczkę dla was przeczytam. Lokomotywa. Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna, spod niej spływa. Tłusta oliwa. Stoi, sapie, dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha. Brzucha bucha. Buch, jak gorąco. Uch, jak gorąco. Puf, jak gorąco. Uf, jak gorąco. Już ledwo sapie, już ledwo zipie, ale jeszcze palacz węgiel nie usypie. Wagony to nie podoczepiali, wiele i ciężkie żelaza stali. I pełno ludzi w każdym wagonie, a w jednym krowy, a w drugim konie. A w trzecim siedzą same grubasy, siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. A czwarty wagon pełen bananów, a w piątym stoi 6 fortepianów. W szóstym armata, o, jaka wielka, o, pod każdym kołem żelazna belka. W siódmym dębowe stoły i szafy, w ósmym słoń, niedźwiedź i 2 żyrafy. W dziewiątym same tłuczone świnie, w dziesiątym kufry, paki i skrzynie. Ach, tych wagonów jeszcze ze 40. Sam nie wiem, co się w nich mieści. Lecz choćby przyszło 1000 atletów i każdy zjadł 1000 kotletów. Każdy nie wiem, jak się wytężał, to nie udźwignął takich do ciężar. Nagle gwizd, nagle świst, para buch, koła w ruch. Najpierw woli, powoli, że jak żółw o ciężale, rusza maszyna po szynach o spale. Szarpnęła wagony ciągle z mozolem i kręci się, koło za kołem. I w biegu przyspieszę i gna coraz prędzej. I dudni i stuka łomoce i pędzi. A dokąd? Na wprost, po torze, przez most, przez góry, przez tunel, przez pola, przez las i spieszy się, by zdążyć na czas. No tak tu turkoce i puka i stuka to tak. Gładko, tak lekko, tak toczy się w dal, jak
gdyby to była piłeczka, nie stal. Nie ciężka maszyna zjana, zdyszana, lecz fraszka, igraszka z bawka, blaszanka. A skądże to, jakże to, czemu tak gna? A co to, kto to tak pcha, że pędzi, że wali, że dmucha? Buch, buch, to para gorąca wprawiła to w ruch. To para, co z kotła rurami do kotłów, a tłoki kołami ruszają dwóch boków i gnają, pchają, i pociąg się toczy. Po para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy, i koła turkucą i puka i stuka. To tak. Koniec bajeczki, lokomotywa. I chciałem dzisiaj złożyć jeszcze raz życzenie nawet dla najmłodszych dzieciaczków i wesołych, śpiących poniedziałku życzę, a na dalsze bajeczki znowu proszę czekać. Dobranoc, dzieci.